jeżeli dzisiaj na to patrzeć, czym jest życie, to życie jest pewnym ciągiem reakcji biochemicznych, czyli po prostu reakcji chemicznych, które przebiegają w pewnej ograniczonej przestrzeni, którą jest komórka. Z komórek składają się nasze narządy, z tych narządów składa się nasze ciało i cała istota. Czyli są takie składowe i dochodzimy, idąc od tego najbardziej skomplikowanego, gotowej istoty, takiej jak ja na przykład, dochodzimy do komórek, z których ja się składam. I to jest jednostka życia. I teraz w każdej komórce naszego ciała, ludzkiego ciała, a także w większości komórek tego wszystkiego, co nas żywe otacza, znajduje się pewien zasób cząsteczek chemicznych. Takich cząsteczek, jak w szkole się uczymy, że jest sól kamienna, że jest jakiś siarczan, że są fosforany. To są tylko bardziej skomplikowane cząsteczki. Powiedziałabym cząsteczki życia, podzielone na pewne grupy. I jeżeli mówimy o przekazywaniu cech, to najciekawsze dla nas są w tej chwili kwasy nukleinowe. Musimy się przyjrzeć cząsteczce DNA, startując od najmniejszych składników, których ona jest zbudowana. Te najmniejsze składniki to się nazywa zasady azotowe. I jest ich tylko cztery. Nazywają się adenina, tymina, guanina i cytozyna. I to są te pierścienie, które tu są w określonych kolorach, ale tylko cztery. To jest język czteroliterowy. I teraz każdy z takich pierścieni, tej zasady, dołączony jest do cukru. I teraz ta nić, cukier, fosforan i tak dalej, to jest właśnie główny szkielet kwasu nukleinowego. DNA składa się z dwóch niezależnych nici, tak samo zbudowanych, tylko z tą różnicą, że naprzeciwko siebie, w tych dwóch różnych niciach, leżą określone zasady, jest wymaganie. Jeżeli tu była adenina, to tu musi być tymina, czyli tutaj te, tutaj A. One do siebie wzajemnie pasują. W języku genetyków mówi się, że to są pary komplementarne. Jeżeli tutaj była cytozyna, to tu musi być guanina, czyli pary, w skrócie my tak mówimy, A, T, C, G. My nie wiemy, jak to się stało, że w ten sposób zbudowany jest kwas nukleinowy, ale w tej chwili to się wydaje być czymś niezwykle, no nie tylko powiem pomysłowym, ale celowym. Ponieważ jak widać na tym obrazku, jeżeli zachowane są te pary, T, A i G, C, to odległość między jednym i drugim łańcuchem jest stała. Czyli, że te dwie pary, które nie są związane chemicznie, one tylko do siebie pasują, są komplementarne. One wyznaczają odległość jednego łańcucha do drugiego łańcucha. Na tym obrazku widać skręconą helicę DNA. To można sobie tak wyobrazić, że mamy drabinę i tę drabinę skręcimy. Te tutaj kolorowe płaszczyzny to są zasady azotowe T, A, G, C. I znowu przestrzeń, jaką one zajmują, w sposób jednoznaczny pozycjonuje odległość między jedną nicią a drugą nicią i tworzy to taką strukturę, którą ja uważam za jedną z najpiękniejszych na świecie, jaką znaleziono. Zaczęliśmy od zdania, że jest jakaś informacja genetyczna zapisana w komórce. Tak naprawdę to oznacza, że w komórce znajduje się cząsteczka DNA, a teraz kolejność tych par AT i GC nie jest przypadkowa. Ona jest właśnie informacją.
Znaczy tak jakbyśmy czytali jakiekolwiek słowo nasze, to kolejność liter w słowie oznacza jego sens. To tutaj kolejność tych szczebelków oznacza jakiś sens, który jest potem przenoszony na inne cząsteczki. Więc w każdym organizmie jest określona charakterystyczna dla niego ilość i rodzaj DNA. Człowiek ma swój zasób cząsteczek DNA. Mamy 23 pary podobnych do siebie cząsteczek DNA w każdej komórce, oprócz komórki rozrodczej. Te elementy nazywają się zasadami azotowymi. Jest ich tylko 4 różne zasady azotowe. Tu widać na obrazku, że jest określona struktura chemiczna. Ta nazywa się tyminą, ta nazywa się guaniną, ta nazywa się adeniną i ta nazywa się cytozyną. Teraz jeżeli do tych zasad azotowych dołączyć cukier, tu cukier jest deoksyryboza, dlatego DNA, i deoksyryboza narysowana jest na żółto. I teraz do każdej z tych różnych zasad azotowych możemy dołączyć zawsze deoksyrybozę. Jeżeli deoksyrybozę połączyć z cząsteczką kwasu fosforanowego, to można zauważyć, że jedna cząsteczka łączy się z drugą cząsteczką i powstaje zaczątek jakby nici. Ta nić tworzona jest tylko takim szkieletem deoksyryboza fosforan. Żeby to była informacja, musi być różna kolejność tych różnych elementów. Mamy jedną nić, z której jak gdyby na boki sterczą określone cząsteczki chemiczne. Czyli chemizm tej nici opisany jest przez różnorodność łączących się w tej nici cząsteczek zasad azotowych. Druga nić, co do tego cukru jest przyczepione? Otóż to nie jest przypadkowe. Jeżeli tu była tymina, P, to tutaj musi być adenina. Jeżeli tutaj była cytozyna, to tutaj musi być guanina. Czyli kolejność tych cząsteczek w drugiej nici jest jednoznacznie wyznaczana przez kolejność cząsteczek w pierwszej nici. I jedna nić i druga nić pasuje do siebie dzięki temu, że pasują do siebie chemicznie, w przestrzeni, w płaszczyźnie. Dwie różne zasady azotowe. Zawsze A z T i zawsze G z C. Kolejność liter mówi coś o tym, jakie one wyrażają słowo. Tylko słowo w naszym języku wyrażane jest przez kombinację 23 różnych liter, a tu mamy do użytku tylko 4. Czyli sytuacja w biologii jest bardziej skomplikowana. W jaki sposób zanotować taką informację, posiadając tylko 4 litery? I każdy wie, że w związku z tym to muszą być dłuższe układy tych 4 liter, żeby ta informacja była jednoznaczna. DNA jest tylko zapisem, DNA jest tylko skarbcem, w którym komórka chroni swoją informację genetyczną. Kolejność tych podjednostek, o których mówiliśmy, tyminy, adeniny, guanina, cytozyna, to jest właśnie informacja. Każda komórka chroni ten DNA, on nie powinien się zmieniać w ciągu życia komórki, on powinien być przekazywany do potomnych komórek taki sam, jak był w macierzystej komórce. To jest bardzo dokładnie schroniona informacja. Informacja zawarta w DNA to jest informacja o tym, jakie cząsteczki działające potem w komórce powinny być syntetyzowane. Największym zbiorem różnorodnych bardzo cząsteczek, które działają, które są wykonawcami tego zlecenia genetycznego, są białka.
To są duże polimery zbudowane z innych atomów, różnie uformowane, różnie zwinięte w przestrzeni. Z cząsteczki DNA kodowana jest cząsteczka RNA o bardzo podobnej strukturze, ale są drobne zmiany chemiczne, które czynią ten RNA nie tak trwały jak DNA. Tutaj już jest tylko jedna nić i kolejność znowu tych podjednostek, tych takich samych podjednostek jest odwzorowana z DNA, czyli to, co widać w budowie RNA na jednej nici, to jest odbicie jednej z nici DNA, czyli tu jest trwały zapis w sejfie. Natomiast z tego sejfu wychodzi taki posłaniec. I ten posłaniec, jak mówimy o człowieku, DNA znajduje się w jądrze komórkowym, czyli w pewnej kulistej strukturze, która siedzi w naszej każdej komórce i ona wysyła instrukcję w postaci RNA, który wychodzi poza jądro do tak zwanej cytoplazmy, do otoczenia. Tam się będzie dalej odbywać ten tajemniczy proces syntezy białek, które syntetyzowane są w wyniku posiadania przez RNA odbicia tej informacji z DNA. Z tego zapisu odczytaliśmy tysiące cech życiowych, tysiąca różnych gatunków bakterii, dziesiątków i setek cech genetycznych zwierząt, roślin. Wreszcie odczytaliśmy również całość zapisu genetycznego, informacji genetycznej człowieka i co jeszcze ciekawsze, odczytaliśmy również taki zapis dla człowieka neandertalskiego. Czyli to, co odczytujemy, tę kolejność, przepisujemy dzięki komputerom na propozycje widocznie w tym organizmie powstają takie i takie białka. Szukamy tych białek, identyfikujemy, jest takie białko, dla którego jest zapis genetyczny w DNA tego organizmu. To wszystko już do siebie pasuje. To są tysiące różnych genomów, my mówimy, czyli DNA tysięcy różnych gatunków, do których dopasowano tysiące różnych białek. Zidentyfikowana jest budowa DNA różnych gatunków i zidentyfikowana jest budowa białek, które w tych gatunkach powstają. No i teraz zaczynamy pracować dalej. Jak to ze sobą współgra, bo jeżeli jest 2000 białek w komórce, może być 10 tysięcy białek w komórce, to one nie pływają tam w sposób przypadkowy. One są zbudowane, z nich są określone struktury, które wykonują określone funkcje i to wszystko jest zawarte w informacji genetycznej w DNA. Przez całe życie nasze komórki, nasz DNA, nasze wszystkie cząsteczki będą podlegały różnym zewnętrznym wpływom i w związku z tym do końca, odczytawszy ten nasz DNA, bo i pani, i mój DNA można w tej chwili odczytać bez problemu. Nie można z tego przewidzieć, kiedy umrzemy, na co będziemy chorowały i tak dalej. Tam są pewne prawdopodobieństwa. Na przykład prawdopodobieństwo, że człowiek będzie szybciej czy później chory na chorobę Alzheimera. Z tego zapisu wynika prawdopodobieństwo przebiegu życia oraz to, że właśnie w taki czy nie inny sposób będą działały nasze płuca, nasze serce, nasz układ krwionośny. To wszystko jest w genach zapisane, tylko że wykonanie tego w ciągu życia może przebiegać troszkę różnymi drogami. Gen to jest taki odcinek DNA, fragment tej nici DNA, który koduje
inną cząsteczkę. To może być RNA, czyli rybonukleinowy kwas, albo białko. Komplikacja, dzięki której my jesteśmy ludźmi, a bakterią, polega na tym, że geny ze sobą i ich produkty oddziałują. I to powstaje sieć oddziaływań. Wystarczy, że mamy 3 czynniki i już jest trudno powiedzieć, jak one wzajemnie ze sobą oddziałują. A jak jest 20 tysięcy różnych materialnych cząsteczek, to one muszą dawać skomplikowany obrys tej interakcji. Mamy tych genów 20 tysięcy, teraz w każdej komórce mamy taki sam DNA. To między innymi doświadczenia z klonowaniem wskazują na to, że można wziąć z różnych komórek ciała DNA i on może dalej się rozwinąć w cały nowy organizm. Więc w każdej naszej komórce jest ten sam DNA, a jednak komórki działają różnie, bo mamy różne narządy, skórę, wątroby, nerki, prawda? To znaczy, że w tych komórkach nie wszystkie te geny naraz działają. Powstaje problem regulacji. Dlaczego jakiś gen działa w tej komórce, dlaczego nie? Ona jest wyspecjalizowana w kierunku komórki wątroby, ale też działanie tych genów zmienia się w trakcie naszego życia. Zupełnie inaczej działa wątroba niemowlęcia, które pije tylko mleko, w stosunku do staruszki, która bardzo dużo ciekawych rzeczy zjada. W związku z tym musi istnieć jakiś cały układ regulacji tego. To jest to, co w tej chwili biologów najbardziej interesuje. I już nie to, z czego się składa nasz zapas informacji genetycznej, tylko jak wyrażanie, ekspresja, my mówimy, tej informacji genetycznej, jak to jest regulowane. Dlaczego stara wątroba pracuje inaczej niż młoda wątroba, kobiety mózg inaczej niż mężczyzny mózg i tak dalej. No więc to jest chyba ta największa w tej chwili część, którą nauka musi wypełnić, biały plan regulacji działania różnorodnych genów.